Dzień dobry! Jesteśmy po finale Mundialu 2022, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2022. Finał 18 grudnia 2020, 2022 oczywiście roku. Turniej rozpoczął się 20 listopada. Ale zanim przejdziemy do tego finału, to omówmy sobie kilka drużyn, które wydawały się bardzo mocne, bardzo ciekawe, mogły być kandydatami do końcowego triumfu. Na przykład drużyna Hiszpanii, która miała bardzo ciekawy skład, może niekoniecznie na tytuł, ale na to, żeby zajść bardzo daleko. Hiszpania, która świetnie rozpoczęła turniej meczem z Kostaryką, ale później odpuściła sobie w meczu z, z Niemcami, wydawało się, że, że może z Niemcami wygrać, ale tam padł remis, odpuściła Hiszpania tą końcówkę tę końcówkę meczu, potem była jeszcze przegana z Japonią i potem Hiszpania przegrała z Maroko. Brazylia, Brazylia przegrała z, Kamerun, z Kamerunem w fazie grupowej i tutaj już takie o rozprężenie, takie kubeł zimnej wody jednak nie pomógł. Brazylia jeszcze wygrała w 1.8. z Koreą Południową 4-1, ale kolejny mecz z Chorwacją w ćwierćfinale. Już Brazylia przegrała. Kolejna drużyna Francja, która przegrała z Tunezją, ale Francji bardzo pomógł mecz. Bardzo pomógł mecz z Polską, który trzeba było wybierać. To był mecz po prostu, w którym obie drużyny pokazały pełny potencjał, i tutaj Francja jest trochę lepsza od Polski, bo Polska tutaj należy powiedzieć, że reprezentacja Polski, która fazę grupową miała Polska wyszła z grupy, ale potem w tej jednej ósmej naprawdę reprezentacja Polski pokazała dużo i Polacy przegrali dwiema bramkami zarówno z obecnym już po tym finale mistrzem świata. Dwiema bramkami, jak i Francją, która była byłym mistrzem świata, jest teraz byłym mistrzem świata i obecnym wicemistrzem świata. Także tutaj ciekawe, jakby się to jakby się to rozkładało, gdyby były, były pewne takie repasarze, i te drużyny, które przegrały w jednej 8 mogły jeszcze stoczyć jakieś mecze. Czy Polska na przykład w takich repasarzach na koniec tego turnieju, czy na przykład znalazłaby się na pewno pierwszej 16, bo wyszliśmy z grupy, ale może bylibyśmy pierwszej 12, może pierwszej 10 tego turnieju. Natomiast Argentyna także przegrała swój pierwszy mecz z Arabią Saudyjską, ale tutaj nie było takiego, takiego rozprężenia. Po prostu Argentyna nie wyszła dobrze w ten turniej, było dużo stresu, dużo presji, ale potem ale i tak była koncentracja. Argentyna starała się cały czas grać jak najlepiej i praktycznie z każdym meczem grała coraz lepiej. I też według mnie każda z tych drużyn, które dostały się do półfinału, to były najlepsze cztery drużyny tego Turnieju. Czy to Maroko, czy Francja, Chorwacja, czy y, Argentyna? Mar Każda z tych dużych też y, grała w innym stylu. Maroko, bardziej styl defensywny, nastawiony, nastawiony na kontrataki, stałe fragmenty gry, ale także potrafiąca dużo pokazać w ofensywie. Na papierze wydawało się, że Francja ma lepszy skład niż Argentyna, ale jeszcze ten skład musi stanowić zespół, y, musi być, y, trener musi zarządzić też ego piłkarzy. I okazało się, że Argentyna wygrała ten finał 18 grudnia. Wcześniej oczywiście mecz o trzecie miejsce wygrała Chorwacja 2-1 z Maroko, ale już przejdźmy do finału. Argentyna wygrała po wspaniałym finale ten turniej po już po czasie gry podstawowym 2-2, po doliczanym czasie gry 3-3 i w rzutach karnych 4 do 2, i tutaj wspaniałe zwycięstwo Argentyny, wspaniałe zwycięstwo Lionela Messiego. Argentyna zostaje mistrzem świata po raz trzeci Argentyna zdobywa tytuł po 36 latach, także wspaniałe zwycięstwo Argentyny i tutaj naprawdę gratulacje dla, dla argentyńskich piłkarzy. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.